Kubo, ja tutaj oddaję ci głos najpierw, tak. Co to znaczy kino, film na ważny temat, co to znaczy ważny film? No myślę, że to jest coś, co się bardzo zmienia w czasie. Myślę, że to jest coś, co odpowiedź na to pytanie bardzo zależy od tego, kogo na nie pytamy. Dla różnych grup różne filmy będą mniej lub bardziej ważne, ale wydaje mi się, że ogólnie w takim dyskursie krytyczno-filmowym przyjęło się definiować ważny film jako film, który porusza jakiś istotny temat społeczny bądź polityczny, temat, którym dana wspólnota polityczna, narodowa, jak to zdefiniujemy, żyje przez długi czas, który w istotny sposób ją dzieli. Takie filmy to filmy, które podejmują te problemy, które w danym miejscu i czasie wydają się nam szczególnie istotne dla tego, jak wygląda społeczeństwo, jak pewne szersze społeczne, polityczne, ekonomiczne trendy kształtują życie jednostek, więc bez wątpienia filmem ważnym będzie film na temat ważnego podziału politycznego, bądź wpisujący się w ważny podział polityczny. Filmem ważnym będzie film o takich procesach ekonomicznych czy społecznych, które dotykają większość członków danej wspólnoty. No a filmem ważnym niekoniecznie będzie film, który wypływa z jakichś bardzo być może głębokich nawet, bardzo interesujących, no ale też bardzo idiosynkratycznych, osobistych rozważań twórcy. Więc myślę, że to, jak na ogół definiujemy ten temat filmu ważnego, no to jest właśnie ten film, który porusza jakieś istotne dla danej wspólnoty w danym miejscu, w danym czasie problemy przede wszystkim natury społeczno-politycznej, być może też gospodarczej, czasami też dotyka jakichś istotnych sporów o charakterze kulturowym, o charakterze związanym z wartościami. Myślę, że tego typu też te filmy, które no niekoniecznie mówią o polityce, o ekonomii, ale wpisują się w wojny wartości, jakie toczyły się w Polsce po 1989 roku, że o takich filmach też dziś będziemy mówili. No tak, no i to czasami jest tak, że po prostu jakiś film staje się tym ważnym filmem, choć w zamierzeniu taki wcale nie musi być. Teraz na Netflixie jest dosyć ciekawy dokument, Voyeron się chyba nazywa, o różnych filmach, takich jak Szczęki, tak, gdzie one są analizowane pod kątem również właśnie takim społecznym. I tam ciekawa teza była postawiona przy analizie filmu 48 godzin Waltera Hilla, gdzie zwracano uwagę tak, że to był pierwszy film, nie tylko ten buddy movie, gdzie jest czarny i biały policjant, tak, gdzie później to było eksploatowane przez kino, ale to był pierwszy tak ważny film w latach 80., który uderzał w pewną stereotypizację rasową w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie był to po prostu sensacyjny film. Czyste, gatunkowe kino, które miało gdzieś wykatapultować Eddiego Murphy na tego wielkiego gwiazdora, nie tylko tam Saturday Night Live, a jednak to jest film, który stał się przełomem, więc ja myślę, że ważny film film na ważny temat, no to jest też taki film, który w założeniu wcale nie musi być robiony jako kino społeczne, jako kino socjologiczne, jako kino polityczne. To może być film, który stanie się ważny, bo po prostu uderzy gdzieś wyczuje puls pewien społeczny. My będziemy mówić o żenujących filmach na ważny temat, więc pewnie będziemy mówili między innymi o Patryku Wedze, ale są tacy filmowcy jak on, tak, który czuje gdzieś ten puls społeczny, nie potrafi go przekuć na dobry film, natomiast czuje coś, czego nie czują czasami inni filmowcy, mimo tego, że robi kino z zasady nieważne na żaden i kino na nieważne tematy. Więc to jest, myślę, dosyć płynne dzisiaj i ta kategoria też jest taka strasznie eklektyczna, tak jak całe kino jest dzisiaj bardzo eklektyczne przecież gatunkowo. No ja jeżeli przywołałeś Patryka Wegę, to zacznę przez chwilę, bo jednak to nie jest tak, że on robi kino wyłącznie nieważne, bo próbuje podejmować te tematy w sposób taki, na ile pozwalają mu jego, powiedzmy, ograniczone możliwości twórcze, no ale jeżeli weźmiemy tak politykę, botox, czy nawet ostatniego Pitbulla, no to jednak tam jest próba dyskusji, czy mówienia o zjawiskach na jakimś właśnie innym poziomie, nie tylko opowiadania sensacyjnej historii. No tak, tak, ale to wiesz, to też każdy z tych filmów to jest inny trochę Patryk Wega, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten jego ostatni film, jego ostatni Pitbull, to jest już kolejny po pętli zresztą film, który ma być takim, no Patryk Wega
uwierzył, że jest Ablem Ferrarą wczesnym, tak? I on chce robić takie właśnie kino religijne. Zauważcie, że w Pitbullu ostatnim prawie nie ma bluzgów nawet już, tak? Znaczy on nawet to ograniczył w tym filmie, więc on po prostu ekranizuje księgi Starego Testamentu, robi to w taki sposób, jak to on, tak? Natomiast to jest bardzo szczere w tym, co on robi. Botox, uważam, że też cały ten wątek antyaborcyjny, który był w tym filmie, jest szczery. Ja uważam, ja widzę, znaczy, chyba, że jest tak dobrym oszustem Patryk Wega i oszukał również mnie, że się nawrócił, ale ja nie wiem, co można zyskać, będąc w polskim kinie dzisiaj, jak się krzyczy o tym, że jest się przeciwnikiem aborcji, wiele się nie zyska. Ale już film Polityka, uważam, że jest po prostu czystym, wyrachowanym kabaretem, który Patryk Wega zrobił dla pieniędzy, bo on w wywiadzie, który ja z nim robiłem, przyznał się, że on absolutnie nie kuma polityki, że on nie czyta w ogóle gazet, że nie czyta publicystyki politycznej, że on się nie zna. Później robi film, gdzie chce wejść i pokazać, kim są politycy tam PiS-u, nie mając o tym pojęcia, bo to nie jest film, który by był taką rasową satyrą, choćby jak Ucho Prezesa, która jakąś tam insajderską wiedzę od niektórych czerpało. Więc jest kilku Patryków Wegów, tak? Nawet tych, którzy mają jakąś misję zmieniania świata i nie każdy jest szczery w tym, co robi. No ale no, jakby większość tego Patryka Wegi pewnie jest szczera w tym ewangelizowaniu choćby. Kuba, chcesz coś dodać? Jeśli chodzi o Patryka Wegę, to rzeczywiście no, to jest twórca, którego nazwisko nasuwa się samo, kiedy myślimy o tych żenujących filmach na ważne tematy. I rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się twórczości Wegi z ostatnich, powiedzmy, 5-6 lat, no to widać wyraźnie dwa nurty. Z jednej strony jest ten taki nurt bardziej gatunkowy, który reprezentują takie tytuły jak właśnie Kolejne Pitbulle, jak Kobiety Mafii, dwie części tego dyptyku, jak... No właśnie, to są te dwa podstawowe części Wegi gatunkowego. No jest też taki Wega, powiedziałbym, problemowy, który stara się podejmować różnego rodzaju problemy społeczne, właśnie sytuacje służby zdrowia, korupcję w tej instytucji, kwestie związane właśnie z podziałami wokół ustaw regulujących dostęp do przerywania ciąży, w botoksie, no to też świat polityki w polityce, no czy w Small World, problem handlu dziećmi, pedofilii i tak dalej. No i później jeszcze pojawia się Wega religijny wraz z Pętlą i z tym nowym Pitbullem. I to jest taki Wega chyba no, najmniej udany. Nie wiem, czy te filmy są filmami na ważny temat, no ale bez wątpienia tam poziom żenady no, jest dosyć wysoki. O ile filmy Wegi no, były jakie były wcześniej, ale nie można im było zarzucić jednego. Otóż one nie były na ogół nudne, no ten nowy Wega religijny no niestety nudny już jest, no i ten Pitbull nowy przy wszystkich innych jego wadach, no jest też po prostu filmem, przy którym niesamowicie wprost można się wynudzić. Ale wiesz, zauważ też Jakubie, że on do tych tematów sięgnął religijnych znacznie dawniej, to znaczy on kiedy wrócił po tych swoich wszystkich komediach, tych last minute, tak, i tych filmach, czy tym Klosie, tak, który też robił, to wrócił filmami służby specjalne, gdzie tam był ten wątek tego majora, tak, którego grał Janusz Chabior. Andrzeja Grabowskiego, czy zakonnika ściślej. Zakonnica, tak. I to jest takie neokatechumenatalne bardzo, tak, to jest takie dosyć protestanckie nawet w spojrzeniu katolickim, w tej perspektywie katolickiej, więc on już dawno sięgał tych tematów, on później porzucił te tematy, gdzieś tam dotykał ich troszeczkę w botoksie, no i w pętli, tyle że, wiesz, Służby Specjalne moim zdaniem to był film, w którym on jeszcze nie był tak łopatologiczny, jak jest teraz, bo gdzieś pewne treści były ukryte w tym filmie. No tak, w pętli i w tym nowym Pitbullu to gdyby ta metafora religijna organizuje całą narrację, w pętli jest to przypowieść o synu marnotrawnym, zaś w tym nowym Pitbullu no jakoś wyjątkowo nieudolnie i łopatologicznie wtłaczana w sensacyjną narrację Księga Wyjścia. No tak, tak, bo to jest takie, bo dlatego mówię, on uwierzył, że jest Ablem Ferrarą, ale Abel Ferrara w tym wczesnej swojej twórczości, Zły Porucznik, tak, ten jego film Addiction, to jest środkowy Abel Ferrara dla ścisłości, wczesny Abel Ferrara to są takie pornografie, tak. Wariactwa typu
Morderca z wiertarką czy Mrs. 45, także to z pewnością to nie ma tego, to odpowiednika niestety w polskim kinie. No tak, tak, masz rację, no plus ten jego pornograficzny film, no można powiedzieć, że ten środkowy Abel Ferrara, ale ten taki poszukujący jeszcze religijnie, no ale no rozjeżdża się Patryk Wega właśnie z tym, że jest bardzo łopatologiczny, no i jeżeli Goebbels w jego ostatnim filmie cytuje dosłownie, znaczy jakby Goebbels w ogóle jest tam Jahwe, jest Bogiem, no to jest odjazd zupełny, tak, no ale zobaczymy w jaką stronę to pójdzie. Ja uważam, że to jest szczere paradoksalnie, w przeciwieństwie do polityki, która filmem szczerym nie była, zresztą on później udzielił jakiegoś wywiadu Wega, w którym powiedział, że tak naprawdę to on tam się nie zna na tej polityce i zrobił, bo zrobił komercyjnie ten film. Tak, on mówił, to jest scenarzysta, pan Olaf Olszewski tutaj się interesuje polityką i on mu to napisał, no on po prostu zrealizował ten scenariusz, no ale też jednocześnie przed tym filmem budował tak PR-owo taką atmosferę. Tutaj przyjdzie Patryk Wega i ujawni prawdę o polskiej polityce, tak jak kiedyś ujawnił prawdę o polskiej mafii czy o polskiej służbie zdrowia. I że tutaj go po prostu wręcz PiS szantażował i błagał, żeby tego filmu nie wypuszczał przed wyborami. Nie wiem, czy pamiętacie, też taki był spin promocyjny tego filmu. No podobny spin promocyjny był, ja tutaj wiem, że Rafał jest też entuzjastą Wesela Smarzowskiego, tego drugiego, ale no Kino Świat moim zdaniem powtórzyło dokładnie tą samą kampanię, czyli robimy wywiady, że będzie, nie wiem, będą zakazywać filmu, że będą prześladować za ten film. To jest dokładnie to samo, co Wega zrobił w polityce, co jest dla mnie zaskakujące, że te same schematy się stosuje, które raz nie wyszły, chociaż polityka miała dosyć sporo chyba widzów, to były jeszcze te filmy. Milion, także no. To jest całkiem sporo, Wesele też jak gdyby jak na ten rok pandemiczny nie miało tak złej widowni jak na polski film. Też jest chyba trzecim polskim filmem w tej chwili. Różnica jest taka, że z frekwencji Wegi, na temat frekwencji Wegi publicznie nie wypowiadał się jednak minister kultury, który tutaj zacierał rączki, że Smarzowski zrobił 10 razy mniej widzów niż na Klerze. No tak, tak, tutaj rzeczywiście jest ta różnica, że minister kultury tym razem o filmach Wegi akurat się nie wypowiada. Znaczy myślę, że Wega nawet tą polityką tak naprawdę, to co tutaj przywołałeś, tą kampanię, że rzeczywiście to była kampania i tylko kampania, a w przypadku Smarzowskiego jest tak, że istnieje jakaś obawa, czy istniała jakaś obawa po Klerze, który zrobił wielomilionowy wynik, przecież tam było chyba ponad 5 milionów. Że tak powiem, sumienia poruszy. No tak, ale to też no, drugi film Sekielskiego też nie miał już takiej oglądalności jak pierwszy film Sekielskiego o pedofilii, tak, w kościele. Więc to też jest kwestia pewnej efektu jakiegoś no, nowości. No ja jestem przekonany, że gdyby teraz powstał Kler 2, no to on by już nie miał takiej widowni, bo nawet wśród tych widzów, tych katolików, takich bardziej od ludowego katolicyzmu, którzy z jednej strony nie mają nic przeciwko temu, że ksiądz, proboszcz ma panią pomoc i wie i z nią żyje, tak? Ale jednocześnie nie będą jakoś tam mocno się od niego odcinać, to ci ludzie już poszli na Kler i oni już na drugi pewnie nie pójdą, więc a czy sumienia poruszył? Myślę, że inne rzeczy już w tej chwili mogą sumienia poruszyć niż akurat takie kino. Chociaż no, ja mówię, no ja nigdy w życiu nie porównywałbym też artystycznie oczywiście Smarzowskiego do Wegi. Ja uważam, że kampania promocyjna była podobnie zrobiona i była dosyć populistyczna i była taka no krzykliwa. Natomiast oczywiście no Wega, Smarzowski jest świetnym reżyserem. Czasami ma zbyt ciężką rękę, czasami nie. No ale to jest jednak no, rasowy filmowiec, a Patryk Wega no, nie jest rasowym filmowcem. Ja zresztą mam taką tezę, którą od dawna głoszę, że Patryk Wega powinien zrobić to, co Luc Besson i po prostu produkować różne filmy różnym młodym filmowcom, którzy by ze szkół filmowych brać ludzi do kina gatunkowego i bardzo możliwe, że stałby się takim polskim Bessonem, który by po prostu robił dobre kino sensacyjne, bo on ma ten dryk, on nawet mógłby być współautorem scenariusza, bo on ma te ucho do dialogów, czuje ten puls społeczny, no ale no, chyba ego też nie pozwala Patrykowi Wedze czegoś takiego zrobić i on musi wszystkie te filmy samemu reżyserować i dlatego później przy każdej kolejnej edycji Węży musimy nominować albo głosować za filmem Patryka Wegi, no a tak by wcale być nie musiało. No dobrze, ja bym może tutaj zatrzymał się na chwilę przy tym temacie polskiego katolicyzmu, ale odszedł od Wegi
No, w kierunku innych nieudanych filmów, bo takich przykładów jest dość sporo. My tutaj mamy przecież dwa filmy nagrodzone wężem w kategorii najbardziej żenujący film na ważny temat. Jeden no to dzieło mistrza Zanussiego przecież, Obce ciało, a drugi Piąte nie odchodź Katarzyny Jungowskiej. To dwa filmy, które gdzieś tam właśnie dotykają tematu wiary, między innymi, bo nie tylko na tym się skupiają, ale jakichś tam też kompasów moralnych, mówiąc szerzej. No i oba no z jakichś powodów te węże zgarnęły. No wydaje mi się, że dosyć łatwo jest jak gdyby zauważyć z jakich powodów, szczególnie w wypadku Obcego ciała Krzysztofa Zanussiego. No filmu, który jest chyba jednym z najmniej udanych obrazów Zanussiego po 1989 roku, a nie jest to najbardziej udany okres w twórczości tego wybitnego, mówię tutaj zupełnie bez ironii, twórcy kina polskiego. No, niestety Obce ciało ogląda się trochę tak, jakby się oglądało jakąś parodię, jakby ktoś nakręcił w jakimś polskim Saturday Night Live parodię konserwatywnego filmu przestrzegającego przed zgubnymi wpływami feminizmu, rewolucji seksualnej i innych rzeczy, którymi fundamentalistyczni katolicy straszą dzieci. Ten film wydaje się tak obrazem oderwanym od rzeczywistości, z tymi biednymi katolikami gdzieś tam kryjącymi się w katakumbach, jakby panowały nowe czasy Nerona, po karykaturalny obraz feminizmu i kobiet z wysokim statutem społecznym, po ten wątek do komuny gdzieś tam po prostu doszyty do tego wszystkiego. No trudno jak gdyby uwierzyć, że wyszedł on spod tej samej ręki, której zawdzięczamy takie obrazy jak iluminacja, jak struktura kryształu, jak barwy ochronne, więc to jest rzeczywiście bardzo żenujący film. Nie wiem, jaki tam jest dokładnie ważny temat. Tutaj jak gdyby sam reżyser mówił, że jest to film o złym feminizmie. Feminizm jest jego zdaniem jak cholesterol, jest dobry i zły. On tutaj potępia ten zły, ale jednocześnie też chciałby zaznaczyć, że nie ma nic przeciwko temu dobremu. Ale problem polega na tym, że kiedy się ogląda ten film, to się ma takie wrażenie, że tam tego tematu nie ma, że nie widać, żeby tam był jakiś temat organizujący tę serię obrazów, ucieleśniającą różnego rodzaju lęki i obsesje reżysera, czy też może widzów, do których on adresuje swój film. No ja też nie jestem wielkim oczywiście obrońcą tego filmu, bo ja uważam, że to też nie jest udany film. Natomiast pewne rzeczy, które w tym filmie wybrzmiewają, ja się cieszę, że jest ktoś taki, kto z tej perspektywy patrzy. Znaczy Krzysztof Zanussi też odżegnuje się od, i to też jest ważne, on w wywiadach, w którym ja z nim też przeprowadzają, on się odżegnuje od pojęcia konserwatysta. Krzysztof Zanussi, zresztą słusznie, ja się z nim zgadzam, mówi, że nie ma go konserwować. W ogóle pojęcie konserwatyzmu w tej chwili jest o tyle mylące, że konserwatyści nie mają w zasadzie czego konserwować w tej chwili. Więc nie wiem, możemy używać pojęcia kontrrewolucjonista, tak? No, to już oczywiście jest wejście w jakąś tam debatę filozoficzną i etyczną. Ja się cieszę, że jest ktoś taki jak Krzysztof Zanussi, który chce podejmować pewne tematy. On w filmie Eter też był atakowany, że zbyt dosłownie tego Goethego wziął, tak? Że zbyt dosłownie chciał opowiadać o archetypie diabła, który tutaj nie do końca był archetypem, tylko realnie działającą istotą, no to gdzieś z optyki chrześcijańskiej, katolickiej szczególnie, no tutaj to wybrzmiewało, no Krzysztof Zanussi jest katolikiem i robi filmy z perspektywy katolickiej, to też nie jest tak jak Terence Malick, który może w ostatnim swoim filmie doszedł do katolicyzmu, ale przez lata gdzieś przechodził przez pewien synkretyzm taki religijny, przechodził przez pewne nurty new age'owe, dopiero zaczął dochodzić do chrześcijaństwa, do optyki nawet katolickiej w swoim ostatnim filmie, jednak o jednym z najważniejszych męczenników katolickich, tak, z okresu II wojny światowej. Natomiast no, ja się cieszę, że jest coś takiego jak Zanussi, ale no niestety nie jest w takiej formie, choć ja broniłem jego filmu Eter, ja nie uważam, że to jest zły film. Natomiast przechodząc jeszcze do Jungowskiej, ja nie wiem, czy możemy w perspektywie katolickiej w ogóle odbierać ten film, tak? To znaczy ja oczywiście mówię też jako teolog, tak? Jako wykształcony teolog, jako magister teologii, inaczej może odbieram pewne filmy, natomiast no tam jest, to jest też taki synkretyzm bardzo duchowy, to jest taki film, który jest gdzieś new age'owym filmem, to nie ma wiele wspólnego z katolicyzmem, czy nawet z chrześcijaństwem, tam nie ma jakiegoś takiego, tam jest wymiar ten duchowy, ale nie ma tego wymiaru, nie wiem,
aż takiego dekalogu czy wymiaru norm moralnych, które są chrześcijańskimi normami moralnymi, więc ja bym bardziej się może nawet skupił na tych wszystkich filmach hagiograficznych, które dotyczą świętych, czy osobach takich jak Wyszyński, tak? To jest, tutaj mamy, czy filmy Michała Kondrata, to są kolejne właśnie takie filmy, które gdzieś budują coś, co nie skupia się na tym, co tworzył kiedyś Krzysztof Zanussi, jeden z najciekawszych intelektualistów katolickich europejskiego kina, tylko idą w stronę landrynkowatego, kiczowatego amerykańskiego Christian Movies. To też jest bardzo ciekawe, czy to jest tak, że ci twórcy, tacy jak Kondrat, są tak bardzo ukształtowani przez popkulturę amerykańską, że zaczynają patrzeć w swoim religijnym filmie na protestanckie obrazy, właśnie te robione przez pastorów początkowo, te Christian Movies, a nie na tradycję własnego kina religijnego, europejskiego czy polskiego. Czy to jest trochę tak jak, nie wiem, z włoskimi twórcami, którzy ostatnie horrory dla Netflixa, slashery robią, padając na kolana przed Johnem Carpenterem, a nie Dario Argento. Może to jest nawet taki szerszy problem, że wszyscy jesteśmy zapatrzeni w amerykańską popkulturę i tracimy to umocowanie w naszej europejskiej. No wydaje mi się też, że jeśli chodzi o filmy jungowskie, to tam jak gdyby przede wszystkim żenujący nie jest wymiar religijny, tylko bardziej ten wymiar formy, takiej niesamowicie wprost kiczowatej. Mamy w tym filmie jakieś takie rzadkie bardzo złego, bardzo nieszczerego kina młodzieżowego, no, takie po prostu jak z tego słynnego memu ze Steve'em Buscemim, Hello Fellow Kids, z jakąś taką bardzo nieapetycznie wyglądającą czkawką, czy raczej nie wiem, czy odbijaniem się po kieślowskim, takie właśnie połączenie tego późnego kieślowskiego z jakimś takim właśnie filmem młodzieżowym kręconym przez realnego emeryta, który może pamięta młodzież, ale taką sprzed 30 lat, no daje jakiś efekt, który przez pewien czas jest zabawny, no ale ostatecznie nas strasznie męczy na końcu lektury tego filmu. A wracając do Kondrata, no to tak, to rzeczywiście jest coś, co jest osobnym fenomenem w polskim kinie. Kiedyś poświęciłem się i obejrzałem całkiem sporo tych jego dokumentów fabularyzowanych, i napisałem fabuł, i napisałem o tym tekst. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo złe kino. Czy ono jest protestanckie, czy ono jest wzorowane na tych wzorcach tego takiego właśnie wyświetlanego w jakichś salkach parafialnych kina amerykańskiego, tego nie wiem. Wiem, że ono rzeczywiście no, jest bardzo kiczowate filmowo, bardzo statyczne, bardzo takie ilustracyjne, bardzo naiwne w tym, w jaki sposób opowiada o kwestiach religii, no ale też jednak stojące na gruncie jakiegoś takiego obskuranckiego katolicyzmu, który dla osoby niewierzącej no, wygląda po prostu groteskowo. Bo to jest w ogóle problem. O masonach, przeciwko którym walczył tutaj ojciec Kolbe, jak gdyby traktowanie na serio tych różnych jego przedziwnych elukubracji o masońskim spisku zagrażającym Europie, no to jak gdyby no, trudno jest uwierzyć, że w XXI wieku ktoś na te masońskie wykwity myśli ojca Kolbego patrzy bez zażenowania, czasem tutaj one są podawane w tym filmie o Kolbem jak najbardziej na serio. Ale bo to jest też w ogóle problem tego, do jakiego widza się mówi, to jest mój główny zarzut też do Kondrata, znaczy inaczej, głównym zarzutem moim do niego jest to, że kampanie promocyjne jego filmów idą dalej niż kampanie promocyjne filmów Patryka Wegi, bo Patryk Wega nie ukrywa, jaki film robi, tak? On może pewne rzeczy naświetlać, tak? Ale nie oszukuje. Natomiast problem tych kampanii jest taki, że te filmy są sprzedawane jako fabuły, tak? I później ludzie idą do kin i nagle dostają film dokumentalny z gadającymi głowami, gdzie jest parę scen fabularnych. Tam Kondrat teraz jakiś film fabularny już kręci. Ale problem, i to z perspektywy, ja mówię bardziej środowiska, z którego ja gdzieś wyrosłem, tak? Czyli środowiska prawicowego, katolickiego, ze środowiska, któremu zależałoby na takim kinie, no to największy problem jest taki, że to są filmy katechetyczne, to są filmy właśnie do salek katechetycznych. Protestanckie kino amerykańskie już takie nie jest, one zarabia po 100 milionów dolarów w amerykańskich kinach. No mieliśmy ten film Niebo istnieje naprawdę, robiony przez Wallace'a, tak, Greg Kinnear tam grał, coraz więcej dużych gwiazd, Delroy Lindo, John Voight, no to on w ogóle gra też ostatnio w takich filmach, bo on się też tam nawrócił, ale Robert Duvall, tak, coraz więcej takich dużych gwiazd gra w tych filmach, więc ono wyszło z tych salek swoich, tak,
wyszło z tych nawet z tych mega churchy. Natomiast kino w Polsce, no właśnie nie ma czegoś takiego, co kiedyś robił Zanussi, albo czego ja oczekuję od Zanussiego, tak? Który stawia pytania i on może zaprosić widza, który jest niewierzący, widza, który jest nawet antyklerykalny, widza, który z różnych powodów jest odcięty od wiary czy tej perspektywy chrześcijańskiej i katolickiej. Nie ma kogoś, kto by zaprosił do kościoła i powiedział, to przyjdź teraz, tak? Znaczy ten film jest tym zaproszeniem. Takim filmem jest moim zdaniem Wszystkie nasze strachy. Tutaj nie opowiadam o świetnych filmach, tylko o żenujących dzisiaj, ale ten film, ja dlatego ten film tak bardzo chwaliłem, ja dlatego ten film też tak bardzo, bardzo mi zależało, żeby ten film jak najszerzej był oglądany, dlatego, że to jest dla mnie film, który jest dialogiem jakimś, tak? Jest wyciągnięciem ręki i czymś, na czym możemy budować, tak? Środowiska LGBT, katolicy. Natomiast tamto kino katechetyczne takie nie jest, no i ja nie wiem, dla kogo ono jest robione, bo jest kryzys wiary, wiernych jest coraz mniej, będzie jeszcze mniej, Kościół ostatecznie zejdzie do katakumb i może tam się odrodzi, znaczy ja wierzę, że się tam odrodzi, i ja nie wiem, dla kogo takie kino jest dzisiaj robione, poza tymi, którzy mają zostawić pieniądze w kinach i po prostu obejrzeć coś, co tylko utwierdzi ich w ich przekonaniach. To jest bezsensowne z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy. No dobrze, mówicie, że, znaczy ty mówisz, Łukaszu, że jak gdyby mamy kryzys wiary, ale z drugiej strony mówi się, że mamy jednak bardzo mocno konserwatywne społeczeństwo i wyniki wyborów też pokazują, że jesteśmy jednak zdecydowanie bliżej powiedzmy tej prawej strony niż lewej. No tak, ale wiesz, Rafale, jaka to jest prawa strona? Możemy tutaj oczywiście teraz wejść we trzech w debatę o tym, czym jest dzisiaj lewica, czym jest prawica. To nie jest do końca tak, że wyborca PiSu głosuje na PiS, bo Kościół, głosuje na PiS, bo tradycyjne normy moralne wyrosły z chrześcijaństwa, a nie z innego kodeksu moralnego. Tylko chodzi też o to, że to jest wyborca w jakimś stopniu roszczeniowy pod tym kątem takim socjalnym, tak? Znaczy, bo jest jakieś zabezpieczenie socjalne, więc to ja myślę, że te podziały nie do końca jest sens przykładać je tutaj, konserwatyzm, prawica, bo to naprawdę dzisiaj to wszystko tak się pomieszało, jest tak eklektyczne ideologicznie, nie wiem, czy Kuba się ze mną zgodzi, że nie wiem, może się trzymajmy jednak tych filmów i może do jakiegoś Dubaju polećmy w końcu. Dobrze, trzymajmy się filmów, ale ja, wiesz, chciałem jeszcze troszeczkę podrążyć tę kwestię kina w cudzysłowie prawicowego, bo ja zauważam jedną rzecz, że to kino ma ogromny problem z metaforą. No to tak, no ja, wiesz, wielu twórców się obraziło na mnie, że nie chwaliłem filmów, które z ich punktu widzenia były słuszne, bo po prostu często jest tak po prawej stronie, że oczekuje się chwalenia filmów słusznych, a nie filmów świetnych artystycznie. No ja tego robić nie będę i też z tego względu, że pewne wartości, które są mi bliskie, chciałbym, żeby były opowiadane w jak najlepszy sposób w kinie. No i ja tego nie znajduję w polskich filmach i dlatego tak bardzo ubolewam, że Krzysztof Zanussi. Co masz konkretnie na myśli, mówiąc o problemie z metaforą, jaki tytuł konkretnie? Wiesz co, nie, no praktycznie każdy, to znaczy, że metafora, jeżeli w ogóle się pojawia, to jest szyta grubymi nićmi, tudzież, że tak powiem, sprzedawana nam właśnie w jakiś taki sposób totalnie dosłowny. To masz i u Wegi, ale w tych wszystkich hagiograficznych filmach również, że jeżeli w ogóle gdzieś jest tam próba zuniwersalizowania czegoś, no to bardzo topornymi środkami. No tak, kiedy ty to powiedziałeś, to byłem przekonany, że mówisz o Smoleńsku i o tej scenie alegorycznej na końcu, kiedy osoby, które zginęły w katastrofie, ich duchy właściwie spotykają się z duchami polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. No i tutaj mamy takie właśnie postawienie równości, znaku równości w tej scenie między katastrofą smoleńską a zbrodnią katyńską, co w ogóle jest jakimś takim równaniem bardzo często podnoszonym w prawicowym dyskursie, pojawiającym się często też na przykład w smoleńskich dokumentach, których powstało całe mnóstwo, więc tutaj rzeczywiście jak gdyby całe to kino smoleńskie, bo to przecież nie jest tylko film Antoniego Krauzego, a to jest też kilkanaście z tego, co liczyłem, przynajmniej dokumentów, no ono ma skłonność takich bardzo grubych, metaforycznych czy alegorycznych przedstawień, które starają się wpisać katastrofę komunikacyjną, jaka miała miejsce w Smoleńsku, w jakiś szerszy metafizyczny plan, czy to metafizyczny plan polskiej historii, czy jakiegoś boskiego planu dla świata, w plan polskiego mesjanizmu,
nawrócenia przez Boga i nie tylko Polaków. No i to często w filmach no, wychodzi bardzo, bardzo przyciężko i mało przekonująco. No, na pewno ta scena w Smoleńsku po tym bardzo słabym filmie, który jest jakąś taką nieudaną próbą zbudowania thrillera politycznego, zbudowania filmu o śledztwie dziennikarskim i nagle tutaj dostajemy ten alegoryczny obraz, też pokazany dosyć nieudolnie, no to nie jest Wajda ze swoich najlepszych lat, a Antoni Krause nigdy nie był dobry w tego typu wizyjnych scenach, to nie one stanowiły o sile jego kina, no to efekt tego jest dosyć marny. No ja zawsze będę stał na stanowisku, że najlepszym filmem, jaki powstał o Smoleńsku, to był film, znaczy w jakimś stopniu o Smoleńsku, a raczej o traumie, która pojawia się przy i o przeżywaniu żałoby, która pojawia się na tle szerszej, no to jest Lech Majewski, jego Onirica, czy Onirica, tak? Film, który, film, zresztą Lech Majewski też jest osobą o bardziej konserwatywnym spojrzeniu, bardziej takim dotykającym metafizyki, albo może konserwatywnym, może też patrzy przez optykę bliższą chrześcijaństwu, chociaż jego filmy też są bardzo synkretyczne. I to jest film, który mnie bardzo poruszył i pokazał mi traumę związaną między innymi ze śmiercią, ze Smoleńskiem, też w taki metaforyczny sposób. No ale Lech Majewski jest mistrzem metafor, czy go lubimy, czy nie. No tutaj jednak to jest człowiek, który się tym posługuje bardzo. Natomiast no, ze Smoleńskiem to jest tak, że myślę, że wiele osób w środowisku również prawicowym no, tyle z rzeczy słyszało, jak ten film będzie bardzo zły, że kiedy ten film w końcu się pojawił, to okazało się, że nie jest tak zły, jak mógłby być. Ale on... cały problem z filmem Smoleńsk jest taki, że no, zabrało się za niego bardzo dużo różnych ludzi, bardzo dużo miał scenarzystów. No jeżeli film pisze z jednej strony Tomasz Łysiak, który później pisał Legiony, między innymi był współscenarzystą, Marcin Wolski, a do tego dokłada się Maciej Pawlicki i jeszcze Antoni Krause, człowiek od zupełnie innego kina. Koszmarna obsada, koszmarnie to jest poprowadzone, tak musiało wyjść. Nawet ta scena ostateczna tam z tymi duchami, tak, która ja kompletnie, to nie jest moja wrażliwość, tak, i nawet spojrzenie moje na katastrofę smoleńską to jest jakieś w ogóle lata świetlne od tego, co oni pokazali, czy tam antypody, natomiast to mogło zagrać, gdyby ten film inaczej był zrobiony. Ja chciałbym zobaczyć film o Smoleńsku taki jak JFK. JFK jest propagandą straszną, znaczy pod względem propagandowym jest to film bardzo, bardzo, bardzo uszyty grubymi nićmi propagandowymi, no ale to jest świetne kino. No, Oliver Stone jest mistrzem kina propagandowego, politycznego. Ja uwielbiam JFK, ja ilekroć go oglądam, to z wypiekami na twarzy patrzę, jak to jest zrobione, choć wiem, jakie tam bzdury są, jakie bzdurne tezy są postawione o tym, jak CIA i prezydent Johnson zamordował JFK, tak? Ale to jest świetna propaganda i szkoda, że takiej świetnej propagandy nie dostaliśmy w postaci filmu Smoleńsk. Ja bardzo żałuję, bo ja bym chciał zobaczyć dobre gatunkowe może kino o Smoleńsku, nie wiem, właśnie jakiś film sensacyjny, tak? Film szpiegowski, dlaczego nie? Nawet jeżeli te tezy byłyby idiotyczne, to jeżeli byłby to dobry film, dlaczego nie? No właśnie, znaczy dzisiaj, że tak powiem, takie dobre, prawicowe kino o Smoleńsku czy o czymś w ogóle innym ma szansę się pojawić, bo ten wywiad ministra Glińskiego, który ja już tutaj przywoływałem, tam pada też takie zdanie, które mówi o szalenie krótkiej ławce i tym, że tak naprawdę nie ma kto tych filmów ideologicznie słusznych robić. Ale wiesz, to też to w ogóle założenie, że robimy jakikolwiek ideologicznie słuszny film, czy to pod względem lewicowym, czy prawicowym, jest no, jest tak, tam się jest pojawia fatalne. Takie coś, wcześniej to samo mówił Jacek Kurski, też w wywiadzie zresztą chyba dla sieci, gdzie on mówił, że po prostu on w TVP otworzył tutaj skup wszystkiego, co tożsamościowe i patriotyczne, no a problem polegał na tym, że nie było ludzi, którzy by mogli przyjechać i coś tam sprzedać wartościowego. No i rzeczywiście, jak gdyby te próby nakręcenia filmu, może nawet nie tyle prawicowego, co po prostu takiego kina patriotycznego, realizującego wizję polityki historycznej, bliską prawicy, no one się w ciągu tych ostatnich 6 lat po prostu nie udały. Większość tych filmów była większą lub mniejszą klęską. Taką klęską bez wątpienia była Historia Roya, film, który miał być takim hołdem dla żołnierzy wyklętych, dla jednego z oddziałów. Wyszło kino bardzo słabe realizacyjnie, przeciągnięte narracyjnie, trochę pozbawione pomysłu dla siebie, zupełnie siadające
dramaturgicznie. No, taką próbą też miały być na przykład Legiony, o których wspominał tutaj Łukasz, film właśnie też produkowany przez i pisany przez duet Pawlicki-Łysiak, ten sam Łysiak, ten sam duet, który dał nam Smoleńsk. No i tutaj też nie dość, że ten film spóźnił się rok na rocznicę uzyskania niepodległości setną, chociaż miał być na 2018, to był na 19. No a okazał się filmem, który jak na te pieniądze, które w niego włożono, bo to była jedna z droższych polskich produkcji ostatnich lat, no wygląda tak naprawdę bardzo skromnie, realizacyjnie niczym nie zachwyca, no a scenariuszowo się po prostu jakoś całkowicie, ale to całkowicie sypie i co też najważniejsze, no gdyby też zamiast jakiejś historiozoficznej czy historycznej wizji o odrodzeniu państwa polskiego z legionowego czynu, otrzymaliśmy kiepski wojenny melodramat, więc te próby no rzeczywiście wychodzą słabiutko. Ale to jest też tak, że moim zdaniem widzowie są zmęczeni takim rodzajem kina. Zauważcie, że oba filmy o dywizjonie, ten angielski z lepszym scenariuszem, ale absolutnie żenującymi efektami specjalnymi, ten z Dorocińskim, czy ten polski, który miał, był niezły realizacyjny, znaczy miał nawet dobre efekty specjalne, ale scenariusz był fatalny, to były filmy, które nieźle zarobiły, szczególnie ten polski, tak? Dywizjon 303, historia prawdziwa, tak? Z takim no, podtytułem. Tak, a no okej, okay, ale no to co z tego, ale na Legiony już nie, tak? Znaczy Legiony, mimo tego, że szkoły też pewnie szły, nie miały już jednak takiego sukcesu. Piłsudski z Borysem Szycem też był porażką finansową. Jednak oba te filmy weszły w tym samym czasie i moim zdaniem widzowie też mają już dosyć takiego rodzaju kina. Ja byłem dwukrotnie w komisji PiS-u też w fabule. Ja też czytałem wiele scenariuszy, które, no, mówiąc tak już skrótowo, były słuszne, tak? Znaczy, no i z tego nie było, znaczy nie było co wybierać, tak? Znaczy, to były po prostu bardzo złe teksty, bardzo słabe teksty. Nawet jeżeli o ważnych rzeczach mówiły z naszej historii, to one były bardzo słabymi tekstami. Ale zauważcie też, że możliwe jest, że polski widz już nie oczekuje, bo może to jest, może te wszystkie filmy są spóźnione o dekadę, może te filmy są spóźnione o kilka lat. Przecież film Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, oczywiście film zrobiony troszeczkę pod zachodniego widza, takiego widza, który sobie odnajdzie w tej brutalności policji, francuskiego widza, przyłoży to do żółtych kamizelek w Stanach Zjednoczonych, do Black Lives Matter i do bicia czarnoskórych przez białą policję, ale jednak film pokazujący komunizm, pokazujący partie, pokazujący różne twarze ubeków, pokazujący Kiszczaka, tego Więckiewicz, który gra Wałęsę, później Kiszczaka, to też takie bardzo polskie. No i co? No i ten film był jednak porażką finansową w kinach, tak? Znaczy ten film nie był jakimś wielkim sukcesem i to jest kolejny historyczny film, który nie jest sukcesem, więc z Weselem jest trochę też tak, że on był sprzedawany jako coś innego i ja podejrzewam, że wielu widzów myślało, że będzie szło właśnie na coś takiego jak Wesele albo Teściowie, na taki rodzaj filmu, a dostali zupełnie coś innego, ale moim zdaniem polski widz ma dosyć tematów historycznych i nie ma już miejsca na takie wielkie produkcje. Problemem też prawicy jest to, że oni wyobrażają sobie, że ludzie z prawicy wyobrażają sobie, że film historyczny, film patriotyczny musi być filmem hollywoodzkim. To musi być film hollywoodzki, to musi być wielki film, to musi być Szeregowiec Ryan. Już dawno, dawno temu, wiele lat temu rozmawiałem z Michałem Olszczykiem, wywiad robiliśmy, już nie pamiętam gdzie, chyba właśnie do sieci, kiedy ja tam jeszcze publikowałem więcej. No to tam rozmawialiśmy o tym, po co taki rodzaj kina? Dlaczego nie zrobić czegoś w stylu Głodu McQueena, który opowiedział o człowieku z Ira, a my byśmy mogli pokazać tak kogoś męczonego przez ubeków albo nazistów. Jedno pomieszczenie, jeden aktor dobry i naprawdę w taki sposób można opowiadać. Ja uważam, że Ida Pawlikowskiego, zresztą o tym pisałem w recenzji, jeszcze zanim się pojawiły te wszystkie recenzje potępiające film z prawej strony, ja dałem mu chyba 6/6 albo 5/6. Pisząc, że to jest piękny, religijny film. To znaczy, to jest film o odkupieniu, to jest film o grzechu, to jest film o winie. To jest katolicki film, chrześcijański w dużej mierze. I co? I takie filmy się jednak przebijają, skromne. No ale problem jest taki, że prawica chce być bardzo w kinie mocarstwowa i patrzy w stronę wielkich fresków Mela Gibsona, no a to jest droga donikąd. No, ten Gibson, tak, to jest taka figura, która krąży nad polskim kinem od kilkunastu przecież lat. Gibson, Clint Eastwood, to są te odniesienia. To marzenie o tym, że przyjedzie tutaj Gibson i zrobi film o Odsieczy Wiedeńskiej, bo to chyba było najbliżej, też cały czas pokutuje, ale
No właśnie, jeżeli widz dzisiaj nie potrzebuje takiego kina, no bo Ida jest tutaj przypadkiem osobnym. To jest film, który miał ogromną kampanię oscarową. On tak naprawdę zaistniał w polskich kinach dopiero przy okazji Oscarów. On wrócił wtedy do kin i triumfalnie, ludzie na niego poszli, triumfalnie gdzieś tam zrobił wynik, ale w momencie, kiedy wszedł jeszcze przed tą całą wielką światową kampanią, no to przecież też raczej był oglądany w kinach studyjnych i przez niewielką ilość widzów jak na tamten okres. Więc pytanie w ogóle, jak opowiadać o tej polskiej historii? No tak, to jest też pytanie, czy po prostu tego tematu historycznego też gdzieś tam nie przegrzaliśmy i czy widzowie nie mają go już dość. No jeżeli przyjrzymy się na przykład tegorocznemu line-upowi z Gdyni, no to tam trudno było znaleźć film niehistoryczny, tak? Większość tych filmów to były filmy historyczne, kiedy po prostu co drugi prawie film opowiada albo o PRL-u, albo o jakiejś innej historii, albo o latach 90., które też już są historią, no to widz może się tym poczuć zmęczony i może mieć takie poczucie, że kurczę, chciałbym może jednak zobaczyć film o współczesnej Polsce. Chociaż z tymi filmami o współczesnej Polsce to też jest różnie. No jednak jest tak, że widzowie niekoniecznie lubią te filmy, które byśmy określili filmami na ważny temat, że lubią filmy ważne. No, tradycyjnie w rankingach box-office'owych z polskich filmów najlepiej radziły sobie komedie romantyczne, radziły sobie no, właśnie te filmy Patryka Wegi, niekoniecznie te problemowe, często te gatunkowe. No jeżeli popatrzymy na razie na ten rok, no to w tej chwili chyba już najpopularniejszym polskim filmem roku zostały i zostaną Dziewczyny z Dubaju, no film, który też jak myślę można włączyć tutaj do naszej dyskusji, do tego tematu, czy to jest żenujący film na ważny temat, czy nie jest. Ja osobiście uważam, że trochę jest, trochę nie. Spodziewałem się szczerze mówiąc czegoś dużo gorszego, zwiastun mnie dosyć przeraził, nie chciałem iść na ten film, no ale w końcu się jakoś zmobilizowałem i poszedłem. No jest to film, który, co mnie trochę dziwią mnie w tym kontekście te wyniki, który jest po prostu nudny, jest za długi, on trwa 2,5 godziny, a spokojnie by mógł 2 albo 1,5 nawet bez żadnej straty dla fabuły, jest niesamowicie repetytywny, po prostu kilka wątków, motywów jest tam powtarzanych kilka razy, no i nie jest to raczej, nie wiem, Dziewczyna zawodowa Soderberga, czy powstały na podstawie tego bardzo ciekawego filmu o pracy seksualnej, serial, zwłaszcza jego pierwszy sezon jest wybitny, jest to raczej bliżej 365 dni, zwłaszcza na poziomie estetycznym. No, ale też nie jest to film, który jest zupełnie zły, który ten temat by tylko i wyłącznie tak sensacyjnie eksploatował w klimacie Wegi. Ostatecznie nie jest to dobry film, ale nie jest też aż tak żenujący, jak mi się mogło wydawać. No i wydaje się, że z tych polskich filmów tego roku, no to właśnie on rozbije box office. No pewnie nie przekroczy tej granicy 1 miliona widzów. Co jakby też pokazuje, że w tym roku polskie kino no dosyć słabo sobie radziło. Częściowo tylko za to odpowiada pandemia, no bo jednak ten Bond, który nie jest bez wątpienia najlepszym Bondem w historii, zrobił wynik dorównujący najlepiej radzącym sobie w box office u nas Bondom, no ale jakoś to polskie kino w tym roku widocznie nie łapie kontaktu z widzem, no a najbardziej łapią no właśnie wspomniane Dziewczyny z Dubaju. Znaczy Dziewczyny z Dubaju to mógłby być dobry film, gdyby znaczy, nie wiem na ile te wszystkie wojny, Stępień, Doda, to co tam się działo za kulisami, na ile to wpłynęło na to, że scenariusz jest jaki jest, tam w ogóle było 5 scenarzystów różnych, oni w grupie pracowali, później pod pseudonimem pracowali, podobno scenariusz był bardzo dobry, ale Sadowska zdaniem scenarzystów niektórych, to tak nieoficjalnie, którzy o tym gdzieś tam miałem okazję z kimś porozmawiać, no to reżyser był winny, no, każdy będzie zwalał teraz tak na siebie, chociaż pewnie mniej, bo film zarobił sporo kasy, no ale Doda i byłem mąż Stępień tych pieniędzy, chyba, póki co chyba nie zobaczą, bo komornik. Tak, syndyk. Ale zauważcie, że ten film mógłby być dobry. Ja niedawno obejrzałem sobie wersję na Blu-ray, wersję reżyserską Showgirls Paula Verhoevena. Film, który został odsądzony od czci i wiary w latach 90., odrzucony zupełnie. On też maliny chyba dostał, tak?
Ja tak byłem kompletnie zdumiony tym, jak to jest dobry, kampowy, kiczowaty na granicy autoparodii film, jak dzisiaj się to dobrze ogląda. I mając już taki film jak właśnie Showgirls, który też moim zdaniem jednak zyskał trochę tą kampowością swoją i tą właśnie kiczowatością, coś co Verhoeven uzyskał teraz dopiero efekt tego filmu, którego nie uzyskał 20 lat temu, czy 25, kiedy on był robiony, no to dlaczego w Dziewczynach Dubaju w tą stronę nie poszli, tak? Tam są takie elementy, moim zdaniem wręcz ocierające się, to nie jest mój język, to jest mój język bardziej lewicy, ale tym razem użyję go, o pewną stereotypizację wręcz rasową, to znaczy on, to jest film, który ociera się o rasizm, moim zdaniem, w pokazaniu tych wszystkich Arabów, tak, którzy są tam wyjęci z jakiejś bajki, a jednocześnie wszyscy są zdegenerowani zupełnie seksualnie. Te wszystkie sceny, tak, żenujące z tym oddawaniem moczu, to jest właśnie najgorsza, to jest właśnie taka pornograficzna wersja 365 dni z takiego taniego gdzieś porno. I to wszystko nie gra, ale to mogłoby grać, gdyby był reżyser, który by postanowił do końca zrobić kampowy, kiczowaty film, tak, przegięty, właśnie taki na granicy gdzieś autoparodii. Albo trzeba było z tego zrobić coś, co widzieliśmy w książce, gdzie też autor tej książki został z tego filmu gdzieś usunięty, on sam się chyba usunął, już nikt nie mówi, że to jest na podstawie jego książki, że zrobić z tego po prostu rasowy reportaż, tak? Ja nie mówię, że moralistyczny, bo różnie można, przecież to nie musi być film, który mówi, że prostytucja jest czymś złem. Mógłby to być film, który patrzyłby pod kątem takim bardziej moralnym na prostytucję, ale mógłby to być po prostu rasowy, czysty reportaż. W żadną stronę to nie poszło, Sadowska nie wiedziała, w którą stronę iść, może nie mogła wiedzieć, bo może producenci się bardzo wtrącali, ale widzowie na to poszli, bo seks się sprzedaje, to jest chyba taki banał, no. Ładne dziewczyny, wszystko to jest w formie teledysku Pussycat Dolls, nie wiem, czy pamiętacie taki zespół, tam jest zresztą, tam są covery Pussycat Dolls, ten film jest właśnie takim coverem Pussycat Dolls, moim zdaniem, i to się sprzedaje, no, widzowie chcą ładnie, żeby wszystko błyszczało, żeby były piękne dziewczyny, żeby był seks na ekranie, i chyba dlatego ludzie poszli na ten film, no. Znaczy ja ci powiem, że ja czytałem parę bardzo dobrych recenzji takich napisanych z pozycji feministycznych, także to nie jest tak, że też odbiór tego filmu całkowicie po stronie krytyków filmowych był negatywny, bo było parę takich silnych, mocnych recenzji, nie gdzieś w jakichś niszowych czasopismach, ale... Ja, Adriana Prodeus przecież w Vogue napisała bardzo taką dobrą recenzję i to ja jestem zaskoczony, bo ja tego nie widzę w tym filmie, ale jak najbardziej to jest bardzo ciekawy dla mnie głos, bo jednak to jest optyka kobieca, a film jednak ucieka seksizmem, moim zdaniem, więc to jest bardzo ciekawy tekst i bardzo, z bardzo dużym zainteresowaniem go przeczytałem. No więc właśnie, był tekst Adriany, był chyba tekst w Newsweeku też pisany z perspektywy kobiecej, z tego co pamiętam, więc kilka takich tekstów, które troszeczkę inaczej patrzą na ten film, to na pewno ciekawa przestrzeń do dyskusji, myślę, że też jak emocje opadną i gdzieś kiedyś będzie można reżyserkę zapytać o to, jak rzeczywiście wyglądała praca na planie, bo tutaj dostawaliśmy mnóstwo tych plotek o tym, że wyrzucono reżyserkę z montażowni, potem przywrócono ją do montażowni. Dodę wyrzucono z montażowni też, tak, też były takie plotki. Dokładnie, więc ja myślę, że to cały czas jeszcze bardzo gorący temat, a rzeczywiście widzowie, tak, masz 100% rację, idą na seks, chcą tak naprawdę nowe 365 dni, no bo tego chyba oczekiwali, więc dostają chyba troszeczkę coś innego, no jednocześnie film, który rzeczywiście no, ma w sobie, na ile właśnie sprawnie poruszone to kwestia dyskusyjna, ale ma w sobie te wątki społeczne, czy wątek sex workingu i nie patrzę na pewno na to w sposób bardzo jednoznaczny. I mi się bardzo, już kupię też, oddam głos zaraz, mi się bardzo podoba Paulina Gałązka, uważam, że świetną rolę stworzyła i Katarzyna Figura też stworzyła naprawdę, naprawdę dobrą rolę, też jestem ciekaw, jak zostanie odebrany film, który został wycofany teraz przez Galapagos z kin, ja go miałem okazję już obejrzeć, film Chrzest, nie wiem, czy go oglądaliście, Chrzciny. Film, gdzie no, też jest stan wojenny, rok 81, Katarzyna Figura jako katoliczka. Jestem ciekaw, taka bardzo głęboko wierząca, jestem ciekaw, jak ten film zostanie odebrany, chociaż dla mnie to jest takie, no, taka troszeczkę nie do końca udana podróba Cichej Nocy Piotra Domalewskiego. No to film zrobiony w ramach mikrobudżetu, którego nawet nie było w Gdyni, bo oni chyba nie zdążyli na Gdynię, więc chyba jeszcze chwilę poczekamy na jego premierę. Mhm. Jakubie, chciałeś coś dodać? Nie, ja myślę, że jeśli chodzi o te tematy, o których tutaj rozmawialiśmy, to mamy zamknięte, możemy jakiś zacząć następny wątek albo zmierzać do podsumowania. Jak tam uważasz jako gospodarz tej dyskusji? Słuchajcie, no to jeżeli chodzi o to kino na ważny temat, to
Niech ja sobie spojrzę, co my tam jeszcze mieliśmy z filmów. Praktycznie dotknęliśmy wszystkich tytułów poza jednym nagrodzonym, ale który już też będzie nam się w jakiś sposób powtarzał, bo to Tajemnica Westerplatte, pierwszy film wyróżniony wężem za właśnie jako żenujący film na ważny temat, ale myślę, że on miał dokładnie te same błędy czy niedoróbki, co wszystkie kolejne filmy historyczne, więc tutaj jeżeli na to patrzymy, to generalnie mamy pewną ciągłość, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. No tak, czy on był po prostu słabym, bardzo warsztatowo filmem. To nie był jeszcze film, który by powstał na fali jakiegoś zamówienia politycznego, bardzo silnego, na film patriotyczny, który miałby tutaj przekazać Polakom prawdziwą, niezakłamaną historię, taką właśnie historię, którą się trochę ogląda w postawie baczność i po prostu wysłuchuje ją jak komunikatu dowódcy na apelu bardziej oddolny. No wyszło jak wyszło, widzieliśmy wszyscy jak wyszło, jak to wyszło i na poziomie realizacji, i na poziomie tego, jak ten film wyglądał, jak on brzmiał, bo tam z tego, co pamiętam, też jakiś dźwięk był tam bardzo położony i na poziomie przede wszystkim scenariusza i tego, jak tam ta dramaturgia bardzo ciekawej historii, którą on tam pokazuje, się zupełnie sypie. To mógł być jakiś ciekawy, rewizjonistyczny film, trochę ten mit obrońców Westerplatte weryfikujący, pokazujący, jak to wyglądało od środka, no ale niestety ten materiał bardzo wyjściowo interesujący rozsypywał się twórcy w rękach. Niestety to był chyba też taki przypadek, który zakończył karierę. To był chyba, zdaje się, debiut i potem ten twórca nie kojarzy, żeby coś jeszcze zrobił. Nie wiem, czy wy kojarzycie jakiś jego następny film. Nie, jego w teledysku go kojarzę u tego, no, w jednym z teledysków, tak? Gdzieś zagrał. Pamiętam jego twarz. Natomiast jest jeszcze jeden temat, który ja bym tutaj poruszył, który, i co prawda nie mamy tutaj tytułów, które otarłyby się o tego właśnie konkretnego węża, żenujący film na ważny temat, ale wydaje mi się, że to temat ciekawy i troszeczkę w polskim kinie, można by powiedzieć, niewykorzystany, a mianowicie opowiadanie o historii, ale w sposób pozytywny, to znaczy te wszystkie nasze biopiki, mieliśmy przecież bardzo dobry film Bogowie, który chyba cały czas jest czymś w rodzaju wzorca takiego biopiku współczesnego polskiego kina, ale ostatnie lata no to z kolei niezbyt udane filmy, tematy podejmowane o dziwo przez reżyserów raczej zagranicznych we współpracy z Polakami, no bo mieliśmy film o Skłodowskiej, mieliśmy geniuszy zrobionych przez niemieckiego reżysera, no ale przecież mówiących o polskim wkładzie w powstanie bomby atomowej. Czyli te pozytywne elementy polskiej historii, czy takie, można powiedzieć, ciekawe, nie do końca znane, ale też, no tu jest, wydaje mi się, przestrzeń do tego, żeby kręcić filmy nieżenujące, ale póki co tych sukcesów zdecydowanie tu brakuje. Ja myślę, że Netflix dużo zmieni. To znaczy pytanie, czy na przykład Hiacynt Piotra Domalewskiego, film gatunkowy, co też jest czymś nowym zupełnie w twórczości Domala, czy to jest film, który spodoba się za granicą. To znaczy teraz twórcy dostali coś, czego nikt nigdy nie dostał. Polscy twórcy. Oni mogą swój film nakręcić dla Netflixa i ten film będzie oglądany, nie wiem, w Indiach, tak? Tak jak Sexify stał się jednym z najpopularniejszych seriali w Indiach. Nie wiadomo dlaczego. Albo nie będzie, no to jest równie. Albo nie będzie, ale mają taką szansę. Więc to jest pytanie, czy teraz właśnie te nasze filmy dotykające historii dzięki platformom streamingowym nie zaczną być oglądane za granicą i paradoksalnie platformy streamingowe, które przez prawicę często są odsądzane od czci i wiary, bo tam niemoralne rzeczy są rzekomo, chociaż to jest nieprawda, bo no, już nie będę wchodził w tą kwestię, czy właśnie dzięki tym platformom tak naprawdę tematy o polskiej historii nie wybrzmią za granicą? No to jest oczywiście ciekawe pytanie, czy będziemy mieli jakiś taki fenomen polski platformerski, tak jak mieliśmy hiszpański Dom z Papieru, serial, którego ja osobiście nie lubię i trochę nie rozumiem jego globalnego fenomenu jako widz, czy właśnie Squid Game ostatnio, więc to jest pytanie, czy jakiś film, czy jakiś polski serial zawrze w ten sposób globalnie, byłoby to bardzo interesujące
gdyby się coś takiego udało. A co do tych biopików, no to no rzeczywiście mieliśmy jeden bardzo dobry biopik, czyli Bogów, film, który był wręcz no, pisany ze scenariuszem amerykańskiego scenopisarstwa w ręce. No jak ktoś zna te schematy, no to dokładnie wiedział, gdzie będzie punkt zwrotny, gdzie bohater będzie musiał upaść i gdzie będzie się musiał z tego upadku później podnieść, ale mimo wszystko to nie przeszkadzało. To było tak znakomicie zrobione i na poziomie scenariusza i realizacji i aktorstwa, no, że my byliśmy w to tak wciągnięci, że ten schemat, który doskonale znamy z wielu amerykańskich produkcji, nam nie tylko nie przeszkadzał, no, ale mieliśmy takie poczucie, o kurczę, ktoś się tego w Polsce w końcu nauczył, no nareszcie, no ileż można było czekać. No, za tym niestety nie poszła jakaś fala dobrych biopików. No, niezłym biopikiem był jeszcze film o Wisłockiej, chociaż on był już trochę słabszy. No i też jak gdyby dzisiaj też wiemy, że jak gdyby poglądy Wisłockiej są jednak trochę bardziej kontrowersyjne, niż by to mogło wynikać z tego filmu. No a później te biografie, przyznam szczerze, że one jakoś nie zachwycały. No nie zachwycała Kili Skłodowska, a później szczerze mówiąc nie potrafię wymienić jakiegoś ważnego biopiku. No teraz powstał film o Kalinie Jędrusik, którego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, więc nie wiem jak on wypadł, ale też przyznam szczerze, że po tym, co widziałem, jeśli chodzi o zwiastuny, po tym, co czytałem, nie czuję się jakoś bardzo mocno zachęcony, żeby pójść do kina, no ale jak będę miał czas i możliwość, no to pewnie się wybiorę, ale jakoś się super zmobilizowany nie czuję. No ja uważam, że ten sam problem ma film o Kalinie Jędrusik, paradoksalnie, co Dziewczyny z Dubaju, względem scenariusza. Ja nie wiem, o czym, znów, poza rolą Marii Dębskiej, która bardzo mi się podobała, choć uważam, że to Agata Buzek za moje wspaniałe życie Grzegorzka powinna dostać nagrodę w Gdyni za rolę pierwszoplanową, żeńską. Natomiast no, ten film to jest też film, który nie wiadomo czym ma być. Tak? To znaczy, czy to jest musical, czy to jest film o wyobrażeniu PRL-u z lat 60. z katalogów meblowych. Tak? Znaczy, czyli chodzi mi o to, że film ma też taką scenografię, żeby ona była troszeczkę przerysowana. Czy to ma być film właśnie, czy to ma być przegląd polskich artystów z Patifu, tak? na czele z Borysem Szycem, który udaje Kazimierza Kucę, nie tyle się w niego wciela, tylko jego udaje. Ja uważam, że to jest naprawdę zły film i to jest kolejna nieudana biografia, ale dlatego, że nie ma scenariusza i to jest chyba, wracamy do punktu wyjścia w większości debat o polskim kinie, że my nie mamy dobrych scenariuszy. Ostatnio, nie wiem, no w ostatnim roku tutaj Rafał chyba się ze mną zgodzi, mi się bardzo podobał film Teściowie, tak, który nie został też w Gdyni pokazany, który miał bardzo dobry scenariusz, właśnie taki, gdzie jest ten punkt A, B, C, D i jest bardzo dobrą tragikomedią, satyrą, tak, ale tych scenariuszy aż tak dużo nie ma i w tym jest chyba największy problem. Ja to też widziałem jako członek Komisji PiS-u, że te scenariusze po prostu nie mają konstrukcji takiej, które pozwalałyby zrobić dobry film historyczny. Ja bardzo lubię Hiacynta, tak, ja uważam, że to jest dobre gatunkowe kino, gdzie jest mordobicie, gdzie są pościgi samochodowe, tak, a jednocześnie to jest film na bardzo ważny temat, no ale takich filmów jest niewiele, tego kina gatunkowego chyba się dopiero uczymy, co jest o tyle zaskakujące, że jednak Pasikowski zaczął lata 90. kinem dosyć gatunkowym, mimo tego, że też był filmem na bardzo, bardzo ważny temat, bo to jest do tej pory moim zdaniem Psy, to jest do tej pory najlepszy film o transformacji ustrojowej pod pewnymi względami, a właściwie zdania, że czasy się zmieniają, a pan zawsze jest w komisjach. Ja bym bronił Kaliny Jędrusik, ale to na, myślę, temat na zupełnie inną dyskusję, bo ten film na pewno nie jest biopikiem, a troszeczkę to mu przeszkadza, że tak został zaszeregowany i przez widzów, i przez krytyków, że takie było też oczekiwanie i odbiór społeczny z tym związany, że to miała być biografia Kaliny Jędrusik, a nią nie jest. Tylko ten film nigdy, mam wrażenie, do tego nie aspirował. Raczej poprzez figurę Kaliny Jędrusik chciał opowiedzieć o pewnej zależności kobiet od mężczyzn i zuniwersalizować troszeczkę temat, dotknąć też kwestii mitu. Czy to się udało, no to jest już druga kwestia. Ja osobiście bardzo ten film lubię, ale też rozumiem zastrzeżenia wobec niego. Natomiast no, co do Pasikowskiego i kina gatunkowego, które przywołujesz, no to pamiętajmy, że to jest niestety, Psy to jest film sprzed lat, już w tej chwili prawie 30. Mm-hmm. I
Sam Pasikowski się zestarzał i jego ostatnie filmy nie nadają się do oglądania. To jest tylko cień tego reżysera, na jakiego się zapowiadał. Możemy utyskiwać, że gdyby miał inne warunki w tej Polsce lat 90., gdyby mógł kręcić wtedy dużo więcej filmów na swoich zasadach, to może byśmy dostali dużo więcej lepszego kina. Nie? Ale zauważ, że jeżeli jesteśmy w tej całej dyskusji o żenującym filmie na ważny temat, to zobacz, jaka jest różnica właśnie między Wegą a Pasikowskim. Pasikowski w pewnym momencie odstępnia, zresztą jak on się pokłócił z Wegą i zrobił Pitbulla bez Wegi, dał właśnie ten scenariusz do napisania Pasikowskiemu i Pasikowski wyreżyserował Pitbulla. I zobaczcie, co tam było. To był film solidnie zrobiony, tak? To był film dobrze zagrany, solidnie nakręcony, ale ten film był absurdalny pod względem faktograficznym. To był film, którego akcja była osadzona w drugiej dekadzie XXI wieku, a tam był Wołomin i Pruszków. Znaczy, Pasikowski myśli kategoriami lat 90., a Wega już czuje ten język ulicy, a jednocześnie nie potrafi przełożyć go na język filmowy. I to chyba też pokazuje właśnie tą różnicę między jednym a drugim. No a Pasikowski zrobił te Psy 3, gdzie te sceny między Lindą a Pazurą mnie wzruszały jako dzieciakowi, który wychował się na psach. No ale cała reszta, no to była katastrofa zupełna. No też było tam po prostu wciśnięte tyle publicystyki, szczególnie tej dotyczącej sprawy Igora Stachowiaka, że niestety zęby bolały od oglądania tych Psów 3. No i tak, no to jest na pewno problem, że ta publicystyka w pierwszych Psach, bo przecież ona też jest tam obecna, jest obecna w niewybrednych żartach typu Chrześcijańska Unia Jedności przecież na przykład, nie? Więc, ale jest jednak, jakoś tam się broni, a dzisiaj to się w ogóle w kinie nie broni. No nie no, Psy 3 są jakimś takim widmem lat 90. w polskim kinie. Jest parę takich filmów, które właśnie wyglądają jakieś takie zagłąkane duchy tej epoki, czy to właśnie Psy 3, czy komedia Futro z Misia, no to są takie właśnie filmy, które wyglądają jakiś taki zły sen, koszmar o latach 90. filmowy, który nagle zaczyna śnić polskie kino. No w tym kontekście też myślę, że mamy takie filmy sentymentalne przecież ostatnio, jak Zupa Nic, Powrót do tamtych dni. Dla mnie te filmy jak gdyby są jeden awersem, a drugi rewersem bardzo podobnej historii. No i wreszcie mamy przecież też Najmro, film, który jest świetnie zrobiony pod względem gatunkowym, chociaż ten PRL jest tam oddany już w tak ostro komiksowej formie, że myślę, że nawet komiksy o Kapitanie Żbiku mogłyby się tu schować. Tak, przy czym akurat właśnie Najmro jest też pod tym względem ciekawy, że ta część PRL-owska, ona się bardzo dobrze broni, ja ją w pełni jako widz kupuję, a kiedy ten film próbuje jednak pokazywać lata 90., to on się sypie, ten ostatni akt w latach 90. jest najsłabszą częścią filmu i jeszcze lat 90. reżyser nie potrafi pokazać, moim zdaniem. To wypada dużo, dużo gorzej niż ta część PRL-owska. Tak, pełna zgoda, ale to też ja ostatnio, jak miałem przyjemność zrobić z Maciejem Szturem wywiad dla Interi i tam rozmawialiśmy o tych latach 90., my jesteśmy mniej więcej podobną półką wiekową, no. Mam 40 lat, Sztur trochę więcej tam, ale to jest, jesteśmy dzieciakami lat 90. I on też zauważył to, co ja pisałem w którejś ze swoich recenzji wcześniej, podobno miał refleksję, że no po prostu ta półka wiekowa nasza zaczyna robić filmy. No to o czym oni mają robić filmy? No jeżeli chcą opowiedzieć o swoim dzieciństwie, no to będą opowiadali o latach 90. czy może końcówce lat 80. w taki sposób, jaki widzieli jako dzieci. No właśnie przez pryzmat klocków Lego, właśnie przez pryzmat Peweksów, właśnie przez pryzmat pewnego kiczu, a nie przez ten pryzmat, jak ludzie, którzy się wychowali w latach 80. i czy tam w PRL-u i znali te mroki PRL-u. No my inaczej patrzymy na to, szczególnie jak ktoś, nie wiem, był w latach 90. bardziej uprzywilejowany, jak, czy tam 80. jak ja na przykład, tak? Czy Maciej Sztur w jakimś stopniu miał ojca artystę znanego, no to też inaczej patrzymy na tą rzeczywistość. No i to jest chyba naturalne. Dobrze, panowie, zmierzajmy do podsumowania. Czy żenujący film na ważny temat, czy ta kategoria, jak wy myślicie, w perspektywie, czy ta wężowa kategoria będzie obfitować w wiele godnych nagrodzenia produkcji, czy właśnie to, co troszeczkę powiedzieliście, że widzowie są zmęczeni już tym tego typu kinem, więc może kino po prostu pójdzie w innym kierunku i taka nagroda nie będzie potrzebna?
No ja myślę, że widzowie są zmęczeni kinem historycznym. Żenujący film na ważny temat no niekoniecznie musi być filmem historycznym. Może być jak najbardziej filmem współczesnym, filmem osadzonym tu i teraz, próbującym łapać za ogon rzeczywistość. No takim filmem był przecież Smoleńsk. No on dzisiaj jest filmem historycznym, bo od katastrofy minęło już ponad 11 lat, no ale miał być kręcony jako taki film na gorąco, niemalże chwytające wydarzenia. Ostatecznie powstał 6 lat po katastrofie. Więc nawet jeżeli kino porzuci kino historyczne, bo rzeczywiście widać tutaj jakieś zmęczenie materiału, to wcale nie znaczy, że twórcy nie będą kręcili słabych, żenujących, mimowolnie śmiesznych filmów na ważne tematy, tyle że współczesne. Ja też tak uważam, no myślę, że no też nawet po prostu może jakiś film nie wyjść, tak, i on od razu też będzie no, zasługiwał na miano tego żenującego filmu, więc kategoria pewnie pozostanie, bo no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w polskim kinie nie powstawały żenujące filmy, zresztą jak w każdej kinematografii, więc nie, no ja uważam, że takie filmy będą powstawały. Zgadzam się z Kubą, że możliwe, że te historyczne filmy będą też inne, ale też dlatego, że po prostu coraz mniej ich powstaje, ale też zobaczcie, no w Gdyni te wszystkie filmy historyczne, czy to Śmierć Ziegelbojma, czy ta Córka Hitlera, tak, bo chyba ten film był w Gdyni, to były wszystko filmy, które absolutnie żadnych emocji nie wywoływały. To znaczy, to było bardzo... Ciotka Hitlera. Słucham? Ciotka Hitlera, tak? No, to przepraszam nie bardzo. Nie córka, tylko ciotka, tak. Chciałem, że jakiś prowokacyjny tytuł w sumie. Ale pewnie ciotkę też miał Hitler. Natomiast nie, no zauważcie, to są filmy, które były bardzo letnie. Tak? To znaczy, to są filmy, które nie wzbudziły żadnych kontrowersji, żadnych zachwytów, żadnej poczucia zażenowania, więc w tą stronę może idziemy, że to kino się będzie wypalać dlatego, że ono żadnych emocji nie wzbudza. Ja nawet nie wiem, jakie było otwarcie Śmierci Ziegelbojma, poza tym, że gdzieś tam udało się kampanię promocyjną zrobić przez awanturę, która się zdarzyła, ale też chyba jakieś no, niewielu ludzi poszło na ten film. Na tą Ciotkę Hitlera też niewielu ludzi poszło, na jeszcze inny film tam też o cudach też zbyt wielu ludzi na to nie poszło i to nie tylko przez pandemię, tylko mi się zdaje, że widzowie są po prostu zmęczeni takim rodzajem filmów. No ja myślę, że jeżeli chodzi o te produkcje Telewizji Polskiej, które przywołałeś, czyli Cudaka, Ciotkę Hitlera, tutaj jeszcze ostatnio też jakiś taki hagiograficzny film się pojawił, to one rzeczywiście jak gdyby nie mają też silnej pozycji dystrybucyjnej, to znaczy Telewizja Polska próbuje od praktycznie 2 lat dystrybuować filmy w kinie, ale widać, że robi to jednak na bardzo niskich budżetach reklamowych i skupia się tylko na tym, żeby dotrzeć z przekazem do swoich widzów, do odbiorców telewizji, bo tam głównym jest ten kanał reklamowy tych tytułów, a się okazuje, że niekoniecznie ci, którzy są najbardziej namiętnymi oglądaczami TVP, to są ci, którzy chodzą i zostawiają pieniądze w kinie. No, ja się odnosić nie będę, jestem współpracownikiem TVP Kultura, więc ze względów też czysto korporacyjnych no nie będę komentował. Dobrze, panowie, ja życzę wam i sobie przede wszystkim tego, żeby tych żenujących filmów jednak na ważne tematy powstawało jak najmniej. W ogóle, żeby powstawało jak najmniej żenujących filmów. Niech powstają te filmy, które może nikogo nie obchodzą, ale nie ma tego zdecydowanego poczucia obciachu. I tu zgoda co do tych kilku ostatnich tytułów historycznych, że one są po prostu letnie i nie ma się tam nawet o co za bardzo kłócić. Także mam nadzieję, że to kino gdzieś sobie tam zakotwiczy na tych peryferiach i nie będziemy się musieli go wstydzić, bo to jest chyba najbardziej bolesne. Ja powiem tylko amen. Się zgadzam z tobą. No. Też nie mam uwag. Dzięki w takim razie. Dzięki za zaproszenie. Dzięki wielkie.